Serdecznie witam o poranku w naszym kolejnym aceranku. Dzisiaj rozpoczynamy nasze rozważania od fragmentu drugiego listu Jana, gdzie czytamy od 9 do 11 wersetu. Tutaj jest tylko jeden rozdział, więc nie podaję tych rozdziałów. Kto się za daleko zapędza i nie trzyma się nauki Chrystusowej, nie ma Boga. Kto trwa w niej, ten ma i Ojca, i Syna. Jeżeli ktoś przychodzi do Was i nie przynosi tej nauki, nie przyjmujcie go do domu i nie pozdrawiajcie. Kto go bowiem pozdrawia, uczestniczy w jego złych uczynkach. I tutaj dodatkowo jeszcze jeden fragment, który pochodzi z pierwszego listu Pawła do Tymoteusza, gdzie czytamy, że zakon nie jest ustanowiony dla, i tej listy nie będę czytał, tylko koniec tej listy. A więc zakon nie jest ustanowiony dla sprawiedliwego, lecz dla nieprawych i dla wszystkiego, co się sprzeciwia zdrowej nauce, zgodnej z Ewangelią Chwały Błogosławionego Boga, która została mi powierzona. Jeden i drugi fragment i ten pochodzący od Jana i ten pochodzący od Pawła mówią bardzo wyraźnie, że jeżeli ktoś nie głosi nauki, mówimy oczywiście o Kościele, nie głosi nauki zgodnej z Ewangelią Jezusa Chrystusa, jest niegodny tego, aby. I tutaj z Jana czytamy aby mu podawać rękę, aby go pozdrawiać, aby go przyjmować w swoim domu. A zgodnie z tym, co powiedział Paweł, taki człowiek jest złym człowiekiem i podlega ocenie i sądowi zakonu Bożego, a to oznacza tylko jeden wyrok, wyrok śmierci. Ja wiem, że w dzisiejszych czasach w większości kościołów Niestety słychać ciągle nie oceniaj, zostaw, nie osądzaj. Przecież nie ma doskonałych ludzi. I oczywiście w ten sposób zamyka się, czy też próbuje się zamknąć usta ludziom, którzy słusznie wskazują na szerzącą się diabelską naukę w kościołach. No bo jakże to nazwać inaczej, jeżeli uczy się ludzi na przykład szczekania, piania, uczy się ludzi przewracania na plecy, z karpetki do góry, uczy się ludzi biegania z flagami które to źródło, to bieganie z tymi flagami jest w buddyzmie, ponieważ jako jedyna religia na świecie, buddyzm od samego początku miał u siebie flagi modlitewne, które używano w liturgii po prostu, czy używa się w liturgii. Tam również z buddyzmu pochodzą te historie typu, co, który kolor oznacza, bo w buddyzmie są różnokolorowe flagi i one oznaczają konkretne rzeczy. Jeżeli ktoś tego naucza, żeby nie było, że tylko o te kilka rzeczy chodzi, o wiele więcej rzeczy chodzi, jeżeli ktoś tego naucza, to jest to człowiek, który nie ma nic wspólnego z Bogiem. A jak to można sprawdzić? Bo zaraz się podniosą głosy nie oceniaj i oceniaj. To dlaczego Jan napisał, że ja mam obowiązek ocenić takiego człowieka? I mam obowiązek go nie wpuścić do domu nawet. Mam obowiązek go nie pozdrawiać. Mam obowiązek, aby nie podawać mu ręki. Bo jeżeli to wszystko robię, to biorę udział w złych uczynkach, których on się dopuszcza. Czyli dopuszczenie takiego człowieka do kazalnicy, gdzie on zaczyna zatruwać kościół demonicznym jadem jest uczestniczeniem w jego złych uczynkach. Przecież to jasno jest napisane. Praktykowanie tej nauki jest uczestniczeniem w jego złych uczynkach. A wracając do listu do Tymoteusza I i do tego, co napisał Paweł, ludzie, którzy to robią, natychmiast wpadają pod osąd prawa i natychmiast jest na nich wyrok śmierci. I nie opowiadajcie bajek, że zbawieni na wieki zbawieni, bo w takim razie musielibyśmy powiedzieć, że Biblia w sobie jest sprzeczna, a nie jest sprzeczna sama w sobie. Możesz mówić zbawiony na wieki zbawiony, ale jak głosisz fałszywą, demoniczną Ewangelię, głosisz innego Jezusa niż tego, który jest dawcą i sprawcą Ewangelii Wolności i Zbawienia. To jesteś oszustem, który podpada pod sąd. Natychmiast podpada pod sąd. Teraz dochodzimy do bardzo istotnego pytania. Dlaczego Biblia tak ostro stawia sprawę pilnowania przez wierzących, aby w Kościele nie głoszono fałszywej Ewangelii? Nie wiem, jakie macie pomysły, nie wiem, co Wam się nasuwa w tej chwili na myśl, ale powiem Wam, że jest jeden zasadniczy i podstawowy powód, o którym podejrzewam, że niewielu pomyślało, a może i nikt, nie wiem. Dlaczego Biblia tak stawia ostro tę sprawę? Ano dlatego, że Jezus Chrystus poszedł na krzyż golgoty po to, żeby zbawić, uratować tych, którzy mu uwierzą. A uczynił to z miłości do człowieka. I teraz uważajcie. Jeżeli w kościele który nazywa się Jego imieniem, głoszona jest Ewangelia, która zabija, a nie przynosi życia, to Bóg się temu zdecydowanie sprzeciwia i taki człowiek jest zagrożony śmiercią wieczną. Dlatego, że Bóg kocha człowieka. Bóg chce uratować człowieka. A ratunkiem dla człowieka jest tylko czysta Święta Ewangelia Chrystusowa. Każdy, kto słyszy, każdy, kto widzi, każdy, kto umie czytać, jest w stanie sprawdzić tego człowieka, który ośmiela się nauczać, głosząc fałszywą Ewangelię. Każdy to może zrobić. Każdy człowiek, gdzieś kiedyś opowiadałem już tę historię, ale opowiem ją raz jeszcze, no to było parę lat wstecz, nawet więcej niż parę. Do jednego ze zboru w naszym mieście przyjechał pewien człowiek. I tenże człowiek stanął za gadzalnicą i zaczął tam nauczać. No zresztą nie byłem świadkiem tego, ale załóżmy, że nauczał. No w każdym razie mówił coś. I wstał pewien człowiek, znany był w tym zboże, powszechnie szanowany, dziadek, który był bardzo wierny Bożemu Słowu. Tenże dziadek wstał i powiedział, precz zakazalnicy, ale to już. Bo to, co do tej pory powiedziałeś, nie ma uzasadnienia w Biblii. Jesteś oszustem? A ponieważ Boży autorytet spoczywał na dziadku, no to człowiek odszedł, wyszedł i nie było go. Kilka dni później ten sam człowiek stanął za kazonicą w innym zborze, niedaleko Bierska. I oczywiście mówił to samo. I co myślicie, co się stało? A no wstał ten sam dziadek, który go śledził i znowu wygonił go ze zboru. No tam może nie było już tak łatwo, bo się część ludzi za nim stawiła, że to nie wypada i... Czujecie sprawę. Ale skończyło się tym, że człowiek został usunięty z zakazanicy i zbór został uratowany. Kilka dni później ten sam człowiek. Nauczał, no to już powiem, w czeskim cieszynie. I wiecie co się stało, pewnie już wiecie. Ten dziadek wstał i znowu pogonił tego człowieka. Dziadek nie żyje od dłuższego czasu, osobiście go nie poznałem, nie był z naszego zboru. Ale wiem, że cieszył się powszechnym szacunkiem, był niezwykle gorliwym człowiekiem. Niestety takich ludzi dzisiaj coraz bardziej brakuje. I on nie miał wątpliwości, co należy zrobić. Nie miał żadnych wątpliwości, że należy pogonić za kazalnicy kłamcę, oszusta, zwodziciela. Może ktoś powiedziałby, że miał odwagę. Myślę, że nie to nie była odwaga. On po prostu wybuchnął gniewem, świętym gniewem przeciwko. Kłamcy, który staje za kazanicą. Dlaczego dzisiaj takich rzeczy nie widzimy, nie słyszymy? Dlatego, że ludzie w kościołach skapcieli po prostu. Wielu facetów stało się kobietami, mentalnie stali się kobietami. To prawda. Przy okazji część kobiet, tak im się wydaje przynajmniej, stało się mentalnie facetami. I guzik prawda, tak, tak im się tylko wydaje. Ale ponieważ mężczyźni skapcieli, no to dzisiaj przechodzi wszystko. Dzisiaj może kobieta nimi rządzić i oni się cieszą jeszcze. Jeszcze i biją brawo. A gdzie to w Biblii napisane jest i kto pozwolił na to? No ja wiem, jakie są odpowiedzi, ale one są niezgodne ze Słowem Bożym. I co tu dużo wiadać? Nie ma co dyskutować. Żadna kobieta nie ma prawa sprawować urzędu pastorskiego. Jest wiele wspaniałych służb dla wielu wspaniałych kobiet. Kobiety mogą wszelką służbę diakonalną pełnić. Mogą nawet stawać za kazalnicą, ale nie wolno im nauczać. Biblia wyraźnie mówi, czego im nie wolno. Didache im nie wolno, czyli nie wolno im nas nauczać doktryny. Ale mogą mówić o swoich przeżyciach z Bogiem, mogą dzielić się słowem, które dotknęło ich serca. No to są rzeczy, które są normalne i ja wiem, że nawet mnie atakują z tego powodu różni ludzie, że u nas kobiety nauczają. Nie, u nas kobiety nie nauczają. A jeżeli nie rozumiecie, co to jest nauczanie, no to warto wejść do słownika polskiego, języka polskiego. No i przeczytaj sobie, bo tam akurat formułka jest prawidłowa. Szerzej, jeżeli dzisiaj w kościołach znajdujemy nauczycieli, pseudonauczycieli dodajmy, którzy próbują sprzedać swoją fałszywą Ewangelię i nikt nie protestuje, nawet ci, którzy się nie zgadzają, nie protestują, no to co się dziwicie, że, że mamy martwe kościoły? Czemu się dziwicie, że mamy kościoły, które umierają na naszych oczach? Kościoły, które się zamykają. Kościoły, które jak zobaczyły wiruska świruska, to pouciekały po kątach. Niektórzy po dziś dzień już uciekają i już ci nie zatrzymają w tej ucieczce. A wszystko z powodu fałszywej nauki, którą przyjmujemy w naszych zborach, ponieważ jest to zdemonizowane jedzenie i on niszczy nas. Oczywiście jedzenie w wymiarze duchowym. Ono nas niszczy. Ono zabija w nas żywego ducha. Ono zabija w nas prawdę. Do tego stopnia, że wielu zaczyna wierzyć kłamstwu. Oj, tak. To jest prawda. Że wielu zaczyna wierzyć kłamstwu. Drodzy bracia i siostry, obudźmy się. Nie godźmy się na taki stan rzeczy. Może wstanie jakiś kolejny dziadek i powie do pastora, który opowiada głupoty, człowieku usiądź na miejscu, bo głupoty opowiadasz. Może czas ściągnąć różowe okulary i zacząć czytać Biblię i nie podawać ręki tym, którzy kłamią, którzy fałszywą naukę głoszą, nie przyjmować ich do domu, nie pozdrawiać ich. Żeby czasami nie brać udziału w tych złych uczynkach, przeklętych uczynkach, które niszczą Kościół. Niech nas Bóg błogosławi i strzeże nas przed naszą własną głupotą i naiwnością. Amen!